Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. I moi drodzy, miała miejsce aktualizacja, jeżeli dobrze wiecie, przed dodatkiem Krew i Wino, którego ja obecnie nie mam, ale nie wiem, może w przyszłości będziemy sobie go nagrywać, ale to jeszcze zobaczymy. Także słuchajcie, pokażę wam pokrótce, co tutaj się pozmieniało. Ogólnie rzecz biorąc, zmieniło się całkiem sporo. Zmienił się w ogóle wygląd ekwipunku Hada i... znaczy Hada. Tego całego naszego menu. Teraz mamy na przykład podział, jeżeli chodzi o rzemiosło, dużo fajniejszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dodatkowo, nie wiem, czy to było przed update'em, ale możemy sobie na przykład pofiltrować na takiej zasadzie, że pokazuje nam tylko rzeczy, które możemy wytworzyć. To jest moim zdaniem całkiem spoko opcja. Nie trzeba, wiecie, gdzieś tam przechodzić, szukać i tak dalej, i tak dalej. W alchemii sytuacja wygląda w podobny sposób, więc to jest naprawdę całkiem spoko. Zmienił się również, jak widzicie, ekwipunek. Teraz mamy to pokazane, posortowane właściwie na zasadzie, że mamy broń, mamy zbroję. Tutaj widzę, że nawet chyba glyfy są posegregowane, także te, które możemy dać do zbroi, czy tam do mieczy, to dodajemy do tego i tak dalej, i tak dalej. Sortowanie też działa w przypadku olei, eliksirów i petard. I to jest moim zdaniem strzał w dziesiątkę, bo tego mi bardzo brakowało i gdzieś tam, wiecie, się szukało tego wszystkiego z problemami. Mamy też żarcie, to co jest dla płotki, przedmioty fabularne, inne, rzemiosło i alchemia. Także moim zdaniem update jak najbardziej jest na plus. Podoba mi się bardzo. Oprócz tego została też zmieniona mapa. Teraz wydaje mi się, że możemy chyba nieco wyżej tą mapkę sobie przecisnąć do góry. Oprócz tego mamy też filtr, który pozwala nam właśnie, mamy na przykład ogólne, zadania, eksploracyjne rzeczy, sprzedawcy i ziemieślnicy, wzmocnienia i tak dalej, i tak dalej. Także to jest moim zdaniem całkiem spoko. Nie sprawdziłem tylko, czy da się zrobić swój własny filtr, ale chyba się niestety nie da. Także dajmy sobie może wszystko. Oprócz tego możemy się oczywiście cofnąć też do innych tutaj mapek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, no moim zdaniem całkiem spoko to zostało rozwiązane. Co jeszcze zostało dodane, to już wam niestety nie powiem, bo nie wiem, nie sprawdzałem patch note'a. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie ogarniać misję Królewski Gambit. Szczerze powiedziawszy, nawet nie przeczytałem niestety, jak ta misja ma się zacząć, ale zaraz się pewnie dowiemy. Mistrzu Geralcie, strażnik zobaczył was z wieży i posłano mnie, żebym otworzył wam bramę. A czemu była zamknięta? To ma być ta słynna skrygijska gościnność? Taka tradycja. Po uczcie jarlowie wybiorą króla, więc drzwi muszą pozostać zamknięte, a na zamku mogą przebywać tylko synowie i córy Skellige. Może wpadnę kiedy indziej, Krasz zrobił dla mnie wyjątek. Raczej tak. Krach zrobił dla mnie wyjątek? Wszyscy wiedzą, co uczyniliście dla Cerys i Hjalmara. Dziś jesteście jednymi z nas. Chodźcie za mną. Krach was wyczekuje. A właśnie, i słuchajcie, to jest jeszcze motyw taki, że ktoś tam z was mi napisał odnośnie właśnie, żebym kontynuował tą misję, bo to jeszcze tam nie koniec czegoś, więc sobie to zrobimy. Mamy takie porzekadło. Na dobrej uczcie krew i miód powinny się lać jednako. Pewnie wy na kontynencie uważacie, że to barbarzyńskie zwyczaje. Wolę to niż nudne bankiety i pałacowe intrygi. Swoją drogą, zauważyłem, że chyba poprawiła się ciut wydajność gry, bo jakoś tak trzyma mi stale prawie 80 FPS-ów. Mam takie samo prawo jak ty! Powinnaś mnie na filmikach już spada. Jeśli jakiś Ankreid założy koronę, to... To ty? Tylko dlatego, że ci broda na gębie rośnie? Jak tobie wyrośnie, to może wtedy cię jarlowie posłuchają. Chcesz oberwać? Ostatnio jak cię pobiłam, to zwiewałeś na drzewo! Co, już zapomniałeś? Tak? To może pójdziesz ze mną zmierzyć się z Wilfkarlem? Ciekawe, komu lepiej pójdzie, tobie czy Hjalmarowi pogromcy gigantów? Przestań się popisywać! Ej, Cerys! Dobra, gdzie jest Krach? Kiepsko to rozegrałeś. Gdzie jest Krach? Nie widzę Kracha. Rozmawia z jarlami? Nie, poszedł do swojej komnaty. Pewnie przyszykować nagrodę, którą ci obiecał. A może ty chcesz spróbować się na pięści z Wildkarlami, co? Rozgrzać kości po podróży? Może później. No dobra, zgłoszę do Kracha Ankreid po nagrodę. Zobaczymy, cóż to za nagroda będzie.
Witaj, Birna. Uczta nie przypadła ci do gustu? To nie uczta, tylko jarmark, na którym kupczy się głosami niby owczymi skórami. Dobra, opuszczasz Kertroldun. Svanrig nie zamierza walczyć o poparcie. No może wypytajmy ją trochę więcej. Svanrigę nie zamierza walczyć o poparcie. Syn Brana nie będzie targować się o koronę, która mu się należy. Z tego co słyszałem, o tym kto zostanie królem zadecyduje głosowanie. Tak każe tradycja, ale nie każda tradycja jest dobra. Pieczę nad wyspami powinien sprawować jeden ród. No zajrzałem się o konkretnym rodzie. Co jest złego w wyborze króla? Co jest złego w wyborze króla? Przejdź się, posłuchaj, to zrozumiesz. Kandydaci już rozdają ziemię, obiecują przywileje, tytuły, przychylne wyroki. Są jak dziwki, co unoszą suknię przed każdym przechodniem. Król z wyboru nie jest władcą, tylko dłużnikiem. Trzeba z tym skończyć, zaczynając od osadzenia na tronie pierworodnego syna Brana. Mam nadzieję, że jarlowie to dostrzegą. No dobra, jeszcze wypytajmy o opuszczenie. Opuszczasz Kertrolde? Jutro, skoro świt. Bawcie się dobrze, mistrzu Geralcie. Można? Nawet trzeba. Chodź, czekałem na ciebie. No, jak ci się podoba uczta? Chyba lepsza niż te wasze bale na kontynencie. Na pewno jest więcej do picia. A no jest. Czego to ja nie wytoczyłem z piwniczki? Miody półtora, ci cintryjska śliwowica, spirytusy z Mahakamu, co palą gębę jak wrzątek. Ankreid wiedzą, co to gościnność. No na pewno. Przychodzę po nagrodę, zgaduję, że twoja gościnność nie jest bezinteresowna, nie jesteś rozdarty między Hjalmarem a Cerys, o czym rozmawiałeś z Birną. Może spytajmy pierw o Hjalmara i Cerys. Nie jesteś rozdarty między Hjalmarem a Cerys? W sensie, czy mam faworyta? Nie. Różni są jak ogień i woda, ale w obu płynie krew Ankreid. No, no cóż. Myślę, że Skellige posłucha kobiety. Hjalmar nie jest zbyt porywczy na króla. Może o kobietę się pytajmy. Myślisz, że Rada Jarlów posadzi na tronie kobietę? Gdybyś mnie spytał parę miesięcy temu, wpierw bym się zaśmiał, a potem zaprzeczył. Ale dziś widzę, i nie tylko ja zresztą, że Cerys ma coś, co na wyspach jest równie rzadkie jak upalne lato. Cierpliwość. Wszyscy wpierw robią, potem myślą. A ona jest inna. Zastanowi się, rozważy za i przeciw. Ale jak już zacznie działać, nie ma takiej siły, która by ją zatrzymała. Okej. No jeszcze wypytajmy o Hjalmara. Tak między nami. Hjalmar nie jest zbyt porywczy na króla? Zależy, o jakim królu myślisz. Jeśli chodzi ci o takiego, co śle posłów, przesuwa figurki po mapach, rachuje, co mu się bardziej opłaca, to tak, jest zbyt porywczy. Ale Skellige chce innego władcy. Takiego, co utopi Nilfgaard we krwi, który prędzej skoczy w ogień, niż się podda. A to cały Hjalmar. Jeśli wzmożecie ataki, Emhyr się wścieknie. Możecie tego pożałować. My na Skellige nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. No cóż. Obiecałeś mi nagrodę za pomoc twoim dzieciom. I dotrzymam słowa. Proszę, to cacko jest w moim rodzie od pokoleń. I za to, żeś pomógł zachować jego ciągłość, daję je tobie. Jakiś mieczyk. Piękna robota. Dziękuję. To ja! A to co? Słyszałeś? Cholera. Hjalmar zaczął pewnie jakąś burdę. Chodź. Dzieło musieli chyba komuś przeszkodzić, tylko pytanie co tam się stało. Wow! O, niedźwiadek. Świetnie. To jest jakiś... Skąd te niedźwiedzie się tu wzięły? O, wow, ale dziwny...
A, zmienili mi teraz wybór. Fuck. Teraz słuchajcie, zupełnie drugim przyciskiem, znaczy drugim tym analogiem, jeżeli chodzi o opada. Dobra, drugi niedźwiedź uciszony, został jeszcze jeden. Dobra, standardowo podpalimy. No i dobra, uciszone. Zastanawiam się tylko bardzo, co to jest ten wskaźnik czerwony. To jest trochę dziwne. Ona coś kombinuje. Dajcie jakieś szmaty! Trzeba mu zatamować kwotok, szybko! Tato... Tato... Weź mój płaszcz. Trzymaj się, synku. Wyjdziesz z tego. Jak mnie kiedyś rekin... Halbjorn? Nie żyje. Grach! Skąd tu się wziął te niedźwiedzie, co? Gadaj! Uważaj, jak mówisz do mojego ojca! Schowaj miecz, szczeniaku, bo Grach też straci syna. Obraziłeś mnie, Lugos, a teraz grozisz mojemu synowi. Nie puszczę ci tego płazem. No to chodź, chodź! Zatłukę cię jak wściekłego psa! Spokój! Spokój! Dość już krwi rozlano! Ktoś tu ściągnął te niedźwiedzie, żeby zamordowały naszych synów i braci. Nie zwrócimy im życia. Ale możemy i musimy ich pomścić. Ten ciężar spoczywa na gospodarzu i jego dzieciach. Znajdźcie winnych, Hancrate. Znajdźcie i zabijcie. Inaczej wasz ród będzie przeklęty do setnego pokolenia. Czyli to jest ten wątek, o którym tam ktoś z was mi pisał. Dobra, zaraza, porobiło się, nikt nie wiedział, skąd się wzięły te niedźwiedzie. To może wiecie, niedźwiedzie, nie? Nikt nie widział, skąd się tu wzięły te niedźwiedzie? Mniejsza z tym! Już wiem, gdzie szukać winnych. Czekaj, oszalałeś! Chcesz kogoś zasiedź, zanim sprawdzimy, co się naprawdę stało? Sprawdzaj sobie. Ja w tym czasie zmyję hańbę z naszego klanu. Hej, jarlowie już cię nie słyszą. Możesz przestać bawić się w bohatera i pomyśleć przez chwilę? Chodzi o nasz honor. Z tym nie można czekać. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Ktoś tu wpuścił te niedźwiedzie. Odpowiedź na to, kto za tym stoi, jest na tej sali. O, pomogę ci, Ceres, jadę z Hjalmarem. Wiecie co? Aha, możemy jeszcze, widzę, że poradzicie sobie sami. Ja bym raczej pomógł Ceres, bo wiecie, z reguły jak już coś tutaj robimy, to staramy się dojść do tego, co się stało, więc myślę, że pomożemy Ceres. Masz rację, Ceres. Pomogę ci. Dzięki. Do zobaczenia. Wrócę z głowami zdrajców. Wiecie, to takie trochę pochopne wnioski, ja tak? Ja na razie zostanę. Ktoś musi to wszystko ogarnąć, wezwać z Nachorów, wydać ciała krewnym. Wilku, dziękuję. Proszę bardzo. No dobra, więc co? Pewnie rozmowa z Ceres. Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie. I mam nadzieję, że już nie zobaczę. Skąd się wzięły te niedźwiedzie? Ludzie się śmiali, jedli, pili. I nagle zaczęła się rzeź. Krew aż bryzgała na ściany. Opowiedz, co dokładnie działo się przed masakrą. Kto zginął? Może wypytajmy się o wszystko. Opowiedz, co dokładnie działo się tuż przed masakrą. Młody Lugos założył się, że wypije beczkę piwa duszkiem. Wlazł na stół, złapał antał pszennego z Tintry i zaczął żłopać. Grytyka latała mu jak spławik. Nadął się, zczerwieniał, ale pił dalej. Ludzie walili kuflami w stoły. Wołali, Lugos, Lugos. I wtedy z drugiej strony sali poszedł taki ryk. Obróciliśmy się jak na komendę sternika. A one już tam były. Ci, co siedzieli najbliżej, nie zdążyli nawet mieczy wyciągnąć. Rozerwały ich na kawałki w mgnieniu oka.
Pomścimy ich, obiecuję. Wiecie co, mi to trochę wygląda na to, jakby ktoś te niedźwiedzie tutaj, nie wiem, przeteleportował, coś w tym stylu. Kto zginął? Drogodar, Drakebondu, Lugos Siny, Halbjorn Otryk. Długo by wymieniać. Słyszałam, że pomogłeś kiedyś Lugosowi, tak jak mnie z Himem. Ale kandydatów do korony, którzy przeżyli, można wymienić jednym tchem. Ty, Hjalmar, Svanrige. Co chcesz przez to powiedzieć? Na razie nic. No właśnie, w sumie to, ale to wiecie, no to na pewno był główny jakby wątek tego, co się stało z tymi, dlaczego te niedźwiedzie się pojawiły. Dość gadania. Pora się rozejrzeć. Daj znać, jak coś znajdziesz. Ja pogadam z resztą. Dobra, ktoś widział więcej niż ty, okej. No powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo, bardzo jest to dziwne. Ja myślę, że zaczniemy, chociaż nie, czekajcie, zaczniemy może od wejścia do sali. Zobaczymy, czy tutaj jest, są jakieś przedmioty, które możemy zbadać. Tu już coś mamy. Ślady kłów, pazurów, złamania. Ciężko powiedzieć, od czego zmarł. Dobra, tu mamy ogólnie ciało niedźwiedzia, sprawdźmy. No dobra, co my tu mamy? Zbadaj głowę. Łeb niedźwiedzi, ale język krótki jak u człowieka. Spyska śmierdzi miodem pitnym i czymś jeszcze, czymś ziemistym. Niedźwiedzie lubią miód, ale nie pitny. Dziwne. Chyba, że to byli, nie wiem, jakby coś mutanci, coś w tym stylu, na zasadzie, że wiecie, się przemienili po prostu, skoro nikt ich nie widział, wchodzą. To jest pod futrem. Tatuaż w kształcie niedźwiedziej łapy. Stara blizna ze śladami po szwach. No, zaczyna się to robić dziwne. Pół człowiek, pół niedźwiedź. Coś jak likantrop. No, dokładnie, Geralt. Ale nie ma pełni, więc przemianę spowodowało co innego. Może coś, co zjadł albo wypił. Miód. Miód pitny o ziemistym zapachu. Trzeba sprawdzić rogi i misy. No dobrze. Powiem wam szczerze, że to jest bardzo dziwne wszystko. Takie rogi puste. Bardzo dziwne. Dobra, poczekajcie. Tutaj widzę, że jeszcze mamy chyba jakąś wskazówkę. O, jest róg i chyba jest pełny. I został jeden, były trzy niedźwiedzie. Jest. Miód zaprawiony jakimiś grzybami i czymś jeszcze. Ludzką krwią? Cerys! Jeden ze strażników widział, co się stało. To nie były niedźwiedzie, tylko jacyś... Ludzie, którzy się w nie zamienili. Mhm. Berserkowie. No właśnie, kto to? Berserkowie? Tak, skaldowie nazywają wojowników, którzy potrafią podczas walki zmieniać się w zwierzęta. Zawsze myślałam, że to tylko legenda. Ale zgadzałoby się, prawda? Mhm. Gdyby nie to, że byliśmy na uczcie, a nie na wojnie. Mam podejrzenie, co mogło wywołać tę przemianę. Miód, który pili. Powąchaj. Miód zaprawiono krwią i czymś jeszcze. To chyba jakieś grzyby, ale ich nie rozpoznaję. W takim razie Hjord może nam pomóc. Zna się na roślinach lepiej niż nie jeden druid. Spróbować nie zaszkodzi. No dobra. Poproś Hjorta, by zbadał resztkę miodu. Okej. No słuchajcie, zaczyna się to robić naprawdę dziwne. Bardzo dziwne. Jestem bardzo ciekaw, co z tego wszystkiego wyniknie. Chyba, że może to on spowodował. Freju, nasza matko. Spraw, by morze pochłonęło zdrajców. Freju, nasza pani. Mogę przeszkodzić w modłach? Już to zrobiłeś. O co chodzi? Do jednej z beczek miodu dodano krwi i czegoś jeszcze, jakichś ziół albo grzybów. Cerys mówiła... Daj mi ten róg. Daj mi ten róg? Skąd wiedział, że to w rogu było? Znam ten zapach. Mardrem. Okej. Okay. Czy te grzyby mają coś wspólnego z berserkami? Tak. Ale tylko w opowieściach, którymi usypia się dzieci w zimowe noce. Wojownicy, którzy jedli mardrem, mieli w przypływie bitewnego szału zmieniać się w zwierzęta. Ale jak mówię, to... Jedynie legendy wiem, ale łatwiej mi w nie wierzyć niż w to, że niedźwiedzie pojawiły się znikąd. Mardrem? Nigdy nie spotkałem się z tą nazwą. Na kontynencie mówi się na nie inaczej. Łysiczki, zdaje się. Kojarzę. Chłopi jedzą je, żeby uśmierzyć ból. Udalryk też ich próbował.
ale tylko parę razy, bo w dużych ilościach te grzyby wywołują wizje, koszmary. No tak. Ostatnie, czego Udalrykowi było trzeba. Dzięki za pomoc. Krew i mardrem. Smak ludzkiego ciała i grzyby, które zsyłają wizję, to rzeczywiście mogło wywołać szał. Może nawet przemianę. Może, ale ciężko mi uwierzyć, żeby ktoś zaprawił miód tu na sali, przy tylu świadkach. Masz rację. Pomagałam w przygotowaniach do uczty, zauważyłabym. Może to się stało, zanim wytoczono trunki na górę, jeszcze w piwnicach. Chodź, może znajdziemy tam jakieś ślady. No dobra, to do piwnicy, tak, Cerys? Sprowadź, bo ja nie wiem, gdzie iść. Kurczę, coś podejrzane ten ziomuś tutaj jest. Jeśli szybko nie znajdziemy winnego, wojownicy wezmą sprawy w swoje ręce. W zamku już huczy. Myślisz, że otwarcie zaatakują Kracha? Albo siebie nawzajem, według najlepszych tradycji Skellige. Dawno nie było porządnej wojny domowej. Wojny domowej to my byśmy nie za bardzo chcieli. Czułam, że zanosi się na kłopoty. Było za spokojnie. Zabawne, to samo powiedział Arnwald, że na dobrej uczcie i krew, i miód powinny się lać strumieniami. Życzenie się spełniło. Mam nadzieję, że Hjalmar robi teraz coś pożytecznego, a nie po prostu szuka zwady. Spokojnie, jest porywczy, ale nie głupi. Trunki trzymamy na drugim końcu piwnicy, tam na dole. Chodź, pokażę ci. No dobra, zbadaj piwnicę, tak? Okej, okay, tutaj mamy jakieś okruszki. Ale cuchnie. To wódka? Macha kamski spirytus. Komuś się nieźle rozlało. Dobra. Jestem tuż za tobą. Co za ulga. No dobra, mamy już jakąś beczkę. Krew i grzyby. Ciekawe, czy da się sprawdzić, skąd pochodzi ta beczka. Wygląda tak jak inne. Co? O, świetnie! Spirytus! Już to jebnie wszystko. Za beczkami, ale są za ciężkie, nie przesuniemy ich. Czekajcie. Nie zamierzam przesuwać. No, nie szybkiego dostępu. Przyjmy Arda. Szybko. Ach, kurde, znowu zrobiłem ten byk. Ach. Bogowie, mało nie spłonęliśmy żywcem. Komuś zależy na tym, żeby nasze śledztwo szybko się skończyło. To tajne przejście? Medalion duży. No. To miejsce mocy. Ja byliśmy mali, bawiliśmy się tutaj. Pamiętam, jak kiedyś... Okej, okay. Dobra, coś nawet nie wiedziałem, że tutaj miejsce mocy znajdziemy. Także spoko. Niech no tylko dorwę tego piromana. Pomyślmy, musiał wejść przez główne wejście, tak jak my. Może zostawił tam jakieś ślady. Może, kiedy trzasnęły drzwi i buchnął ogień. Też słyszałaś trzask pękającej butelki? Nie, ale ja nie posiadam wiedźmińskich zmysłów. Pewnie słyszysz, jak mi włosy rosną. Staram się nie podsłuchiwać. Tak czy inaczej warto to sprawdzić. Chodź. Oj, Geralt, ty śmieszku, heheszki. Dobra, czekajcie, teraz tak, ja bym sobie zmedytował. Powiedzmy z godzinkę, niech nam kot zejdzie. No i idziemy zobaczyć. Może zbadać drzwi do piwnicy, okej. Okay. No, no, ktoś tu wszedł w rozlany miód. Czyli, no właśnie, będzie widać ślady. No, jestem bardzo ciekaw, kto to zrobił. Drop się urwał. Trzeba poszukać innych śladów w pobliżu. Musiał poczuć, że ubranie się rozdarło, ale za bardzo się śpieszył. Co to? Strzęp jakiejś tkaniny. Nie, to niemożliwe. O co chodzi? Arnwald, tylko on nosi taką tunikę. Jesteś pewna? Widziałam go w głównej sali ze służącymi. Chodźmy! Okej. No, to się kurczę porobiło. Geralt, ale możesz wejść, dzięki.
Wskakuj na konia. Dogonimy go. Tylko mi nie mówcie, że będę go ścigał na płotce, bo nie wyrobię. O matko boska. To będzie katastrofa. Edward, stój do diabła! Nie sądzę, żeby posłuchał. Niech się go dorwę. To słuchajcie, będzie katastrofa. Nie masz szans! Jeszcze zobaczymy! Ja go wyprzedziłem, ale ja bym chciał go... O! Ups! Może niekoniecznie chciałem chyba go zabić. Albo dokończę to, co zacząłem. Ankreid nie powinni nigdy zasiadać na tronie Skellige. Znam was lepiej niż inni. Porywczy, nieodpowiedzialni. Skellige potrzebuje stabilizacji, silnego króla. A nie takiego, którego wybierze gromada pijanych jarlów. Ciekawe. Nigdy nie słyszałam, żebyś tak mówił. Ale wiem, kto w kółko opowiada takie rzeczy. To Birna Bran, prawda? Nigdy nie potrafiłeś kłamać, Arnwald. No w sumie miała, chyba. Jaki miała motyw? To przecież jasne. Uknęła całą intrygę, żeby się pozbyć innych pretendentów do tronu i oczernić nasz ród. Gdyby jej się udało, Svanrige byłby jedynym kandydatem do korony Skellige. Potrzebujemy dowodu. Twoje domysły to za mało. Arnwald, pomóż nam, a poproszę ojca, żebyś zginął honorową śmiercią. Mam listy od niej. Instrukcje, jak zatruć miód. Ale bez podpisu. Bez pieczęci. No cóż, lepszy ryc niż nic. Myślisz, że to wystarczy? Będzie musiał. Nie możemy dłużej zwlekać. Pora zwołać Radę Jarlów. No a Hjalmar pojechał i kogoś zadźgał, tak? Przynajmniej tak mi się wydaje. Zaraz się tutaj chyba akcja wyjaśni. Zwołałem Radę Jarlów na twoje żądanie, Cery Sankrej. Twierdzisz, że wiesz, kto stoi za rzezią na Ker Trolde. Mów zatem, kto splamił ręce krwią synów i córek Skellige? Birna Bran. Ta dziewka oszalała. Myślisz, że ktokolwiek ci uwierzy? To ty kazałaś podać zatruty miód berserkom. Słucham? Służba na Ker Trolde nigdy nie przyjęłaby ode mnie poleceń. To twój ojciec przygotował ucztę. To on sprosił gości. Dobrze mówi. Masz dowody na potwierdzenie swoich słów? Lepiej. Mam świadka. Arnwald? Ona mówi prawdę. To Birna kazała zatruć miód. Kiedy Cerys i Wiedźmin zeszli do piwnicy... Straciłeś nas? Klan, który cię żywił? Ludzie, to przecież sługa Ankreid! Powie, co mu każą. Choćby miał za kłamstwo zapłacić własną głową. Dobrze mówi. Arnwald służył na Ker Trolde, odkąd pamiętam. Wiernie, niczym pies. Dobra. Ja też mogę podwierdzić słowa Cerys, jest jeszcze jeden dowód. Może pierw spróbujmy to, bo to... Ja mogę poświadczyć słowa Cerys. Ty? Kolejny sługa Ankreid? Domyślam się, jak Cerys skłoniła cię do współpracy. A może to Krach ci zapłacił, żebyś mnie oczerniał? Coś ty powiedziała? Spokój! Po tym, co widziałem na Speakerock, ja wierzę Wiedźminowi. Bardziej niż tobie. Twoje prawo, ale to nie przesądza o mojej winie. A są jeszcze listy. Jest jeszcze jeden dowód. Oto list, w którym Birna podała Arnwaldowi wskazówki, jak zatruć miód. Nie ma tu mojego podpisu, ani pieczęci. Ale pergamin przesiąkł twoimi perfumami. Są bardzo mocne, wiesz? Ciągle można je wyczuć. To ma być twój dowód, dziewczyno? To ma świadczyć o mojej rzekomej zdradzie? Nie rozśmieszaj mnie. Birna ma rację, Cerys. To za mało, żeby dowieść jej winy. A że Hjalmar też nie przedstawił niczego, co mogłoby oczyścić imię waszej rodziny.
Pozostaje mi tylko jedno. Holger, Lugos, pora opuścić ten przeklęty zamek. Musimy ustalić, jaka kara czeka Ruth Ancraid. Przykro mi, Ceres, Popełniacie wielki błąd. Milcz, przybłędo! Czekajcie! Matko, kazałaś mi wyjść tuż przed ucztą. Dlaczego? Synu, nie teraz. Czemu to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? Skąd? Milczysz. Nie uwierzyliście Ceres. Nie uwierzyliście Wiedźminowi. Ale synowi, który oskarża własną matkę, dać wiarę musicie. To ona stoi za rzezią. Okryła hańbą siebie, mnie, cały ród. Svanrige! Ja to przecież zrobiłam dla ciebie! Tylko dla ciebie! A więc przyznajesz się do winy. Jako najstarszy z jarlów oczyszczam imię rodu Ancraid. A ciebie, Birna Bran, skazuję na śmierć. Coś czuję, że ona chyba sobie skoczy. Zostaniesz przykuta do skał. Umrzesz z głodu i pragnienia, a twoje szczątki rozdziobią ptaki. Nie, mam takie dziwne przeczucie, że może tak się wydarzyć. Ale widzicie, w sumie bardzo dobrze, że Ceres wybrałem, bo gdybyśmy pojechali z Hjalmarem, to może byśmy się tylu rzeczy nie dowiedzieli. Chociaż wiecie, no to bywa różnie, prawda? Bo nie wiem, jak to wyglądało od tamtej strony. Ale żeby dopuścić się takiej zbrodni... Co teraz będzie ze Svanrige? Straci dom, imię, godność. Pójdzie na wygnanie. Albo się zabije. Dobra, dość już o tym. Dziękuję, Geralt. Po raz kolejny. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. Znowu nam coś da? A teraz... Jadę pod Gedinate na Radę Jarlów. Pora wskazać króla. Jak myślisz, na kogo padnie? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Każdy może przysłuchiwać się naszym obradom. Mam wrażenie, że wiecie, co chyba Ceres usiądzie na tronie, także wybierzmy się ja jeszcze. Mówię. Zwłaszcza, że mam swojego faworyta. Tak myślałem. No, to chodźmy. Jestem bardzo ciekaw, ale mam dziwne podejrzenia, że to będzie chyba Ceres. Zaraz się wszystko okaże. No, ładujemy się szybciej, gro. Come on, come on. O, zadanie zakończone, królewski gun, fajnie. Już chyba zaczęli. Nie tak dawno temu oddaliśmy morzu króla Brana. Lecz dziś nasza żałoba się kończy. Dziś z woli bogów i klanów wstąpi na tron nowa przywódczyni. A teraz złóżmy jej hołd, wszyscy! Tak myślałem. Niektórzy woleliby widzieć na tym miejscu kogoś innego. Dziękuję tym, którzy stanęli po mojej stronie. Tu, pod świętym dębem, przysięgam, że będę dobrą królową dla jednych i drugich. Chcę, żeby na Skellige zapanowały pokój i dobrobyt. I liczę na to, że wy pomożecie mi spełnić to marzenie. Ceres! 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 Oho, tamten się fochnął, widzę. Ach, te ściski Skelligijczycy, masakra. O, tu się nam w ogóle jakaś misja, widzę, pojawiła. Możemy z nią porozmawiać w ogóle? Gratuluję, będziesz
dobrą królową. Dziękuję. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty. Jakie plany ma nowa królowa z Kaligry? Słuchać, uczyć się i jeszcze raz słuchać, a potem zobaczymy. Dobry plan. Muszę zjednoczyć klany. Wolę uniknąć wojny, ale jeśli faktycznie szykuje się na nas Nilfgaard, wspólnie damy mu odpór. Może być problem z ludźmi z Drummond. Widziałem Lugosa podczas koronacji. Był co najmniej wściekły. Nasze rody od zawsze się spierały, ale muszę spróbować z nim ponegocjować. Może coś wskuram. Powodzenia! Trzymam za ciebie kciuki. Bywaj. No, i muszę wam przyznać, że całkiem spoko, że tutaj nam się właśnie Cerys stanęła królową, chociaż w sumie jestem też bardzo ciekaw, słuchajcie, możecie mi napisać, czy ewentualnie jest jakaś inna możliwość, na przykład Hjalmar by był na tronie. Ale mam jakieś dziwne przeczucie, że to chyba było tak zrobione, żeby jednak, wiecie... Wołałeś mnie. Tak, wołałem. Całe szczęście matka natura nie poskąpiła mi łaski głosu. Nie to, co inne. Widzisz, jeden z nas, Egil, nagle zaniemówił. Żadne zaklęcia i eliksiry nie pomagają. Ale ponoć głos mogą przywrócić też silne emocje. O, on chce mi dać kartę do Gwinta w ogóle. Zapytajmy się, co mielibyśmy robić. Spróbować, ale nawet nie wiem, od czego zacząć. Co, mam go nastraszyć? O, to. Właśnie, nastraszyć, zirytować. Co zechcesz, tak długo jak nie zrobisz mu krzywdy. Egil kręci się zwykle przy świętym dębie. Biedak pewnie zanosi modły o uzdrowienie. Dobra, aktualizacja zadania. Aha, dobra, czyli to jest właściwie wszystko to samo, widzę, nam się zrobiło. No dobra, udaję się do Egila. Słuchajcie, możemy spróbować sobie jeszcze zrobić tą misyjkę. Blaszane garnki mogłyby zrobić dużo hałasu. Może jeśli tak zgaszę mu to ognisko, coś nie powie. Dobra, co my możemy tutaj zrobić z tym? Może Ardem? Ale ja nie chcę jej zaatakować, chcę użyć Arda. Come on. No i tak się podpaliło, że się nie podpaliło. To ty jesteś tym milczącym? O matko, to będzie super rozmowa. Przyjemniaczek z ciebie. Fakerca mi wiesz co pokazał, no pięknie. Jakimi metodami próbowano cię leczyć? Podawano ci jakieś eliksiry, zioła? Nie dość, że niemowa, to chyba jeszcze głuchy. Widzę, że się nie dogadamy. Bywaj. Rozmowa chyba nic tu nie da. No, na pewno nie da. Ale co ja mogę tutaj pozrobić jeszcze? Gniazdo os. Może dałoby się je wykorzystać do jakiejś kuracji. Szokowej na przykład. Okej. Nie za bardzo wiem, czy to wyszło. Spróbujmy. Czekajcie, jak się tu, kurde, jaki tu był celownik? A, jest. Aha, czyli tym osobom nic nie robię. Bez sensu. Jak te osy stąd? Okej, dobra, słuchajcie, to jest bardzo dziwna misja z tego co widzę, bo ja tutaj nie za bardzo czaję co mogę zrobić, bo nie mogę zaatakować tej postaci, tu jest jakiś garnki, z którym ja nie wiem, nie mogę nic zrobić, tu jest ognisko, zgaś. Dobra, zgasiłem ognisko i co dalej? I nic. O. A widzicie, tak to działa.
Aha! Dobra, ja już czaję. Teraz chyba muszę zgasić mu ognisko. O właśnie. A jak on będzie spał, to musimy przypierdzielić w garnki. Raczej tak to będzie działało. Się powinien zaraz położyć. O właśnie. Ale ja nie chcę zaatakować tego. O, świetnie. No i co? A, jednak. Trzy lata i ani słowa, ani pisku nawet. Aż do dziś. Złamałem śluby. Zadowolony? Aha. Wybacz, zostałem oszukany. Myślałem, że... Buhoho! Wyrazy współczucia! Sorry! Nie chciałem porozmawiać ze swoim znajomym, który zlecił mi zadanie. A, tu słyszałem, jak wrzeszczał cię. Nie lubię, jak ktoś robi ze mnie głupca. Nie posądzają druidów takie poczucie humoru. Ze mnie głupca, no. Nie lubię, jak ktoś robi ze mnie głupka. Zapamiętaj to. Następnym razem to ty za nim mówisz. Ach, nie wyszło tak jak miało. Terapia szokowa, przynajmniej zadanie nie zrobione. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, my na dzisiaj sobie będziemy kończyć odcineczek. Zerknijmy sobie może jeszcze na zadania, co nam tutaj mamy. Ogólnie to powinniśmy się zabrać za te zlecenia wiedźmińskie, bo w sumie zadania poboczne mamy już, tak bym powiedział, no, na wysoki level, ale mamy ich coraz mniej, więc to jest całkiem spoko. Mamy, słuchajcie, tak, tą smutną historię, wyścigi śmiałków. Ja się bardzo zastanawiam, czy ja sobie nie porobię po prostu tych misji wściekłych pięści i tak dalej, żeby tutaj nam się, wiecie, troszeczkę zmalało to wszystko, żeby było tych misji jeszcze mniej. Więc możliwe, że jakoś to sobie tutaj ogarniemy, znaczy ja ogarnę. Natomiast wydaje mi się, że może w następnym odcinku zrobimy sobie te zlecenia wiedźmińskie, bo mamy zlecenie na Morskie Diabły, Zaginiony Narzeczony i to właściwie chyba wszystko. Tak, tutaj więcej nic nie mamy. No i potem jak wrócimy do Nowigradu, najprawdopodobniej to zabierzemy się za po skończeniu fabuły tutaj. Najprawdopodobniej już ogarniemy sobie, wiecie, całą resztę na takiej zasadzie, że te zlecenia wiedźmińskie. Albo nie, wiecie co? Tam była różnica 7 chyba leveli, tak? Zlecenia wiedźmińskie, ile mamy? To jest 209, to może być problem. Wiecie co, możemy zrobić ewentualnie tak, że ja te zadanka, znaczy te zlecenia, nie wiem, kurczę, ja zawsze z Wiedźminem mam problem, jak dla was to nagrywać. Naprawdę mam duży problem. Ewentualnie możemy zrobić tak, że ja po prostu sobie nagram te zlecenia wiedźmińskie tam do tego, powiedzmy, 25 poziomu, czy tam 24. I ja wam będę je dawać jako taki bonus dodatkowy w ciągu dnia, z tym, że on nie byłby w 720, nie byłby w Full HD, tylko w 720. I byście taki sobie odcineczek dostali, no bo w sumie, kurczę, trochę szkoda tego robić, więc słuchajcie, może te zlecenia wiedźmińskie potraktujemy, bo ich mamy, słuchajcie, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Gdybyśmy w każdym zrobili po trzy, to wyszłyby z tego cztery odcinki, więc może tak zrobimy, ale to ja jeszcze zobaczę. Ewentualnie dajcie mi jakiś znać wy. No, także co, my widzimy się w następnym odcinku, ja wam dziękuję, trzymajcie się, cześć, pa, pa.